Marta Gołąb-Kocińska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na opinię Elbląg, w których łączymy się z Marcinem Jasiukowiczem, wyróżnionym nagrodą trzeciego stopnia za pracę inżynierską w konkursie prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry, Panie Marcinie. Dzień dobry Państwu. Pan Marcin jest studentem Politechniki Gdańskiej pochodzącym z Iławy, obecnie w Niemczech, bo tam odbywa pan jeden semestr swoich studiów i udowadnia pan swoim działaniem, że sky is the limit. Moje pytanie brzmi, która część tego nieboskłonu pana najbardziej interesuje? Cóż, nawiązując do nagrody, którą otrzymałem od prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, a jest to trzecie wyróżnienie trzeciego stopnia w konkursie najlepszych prac inżynierskich, to co było elementem mojej pracy inżynierskiej, były misje balonów stratosferycznych i to jest to, czym jestem jak najbardziej zainteresowany. Jest to jak najbardziej element szerszego sektora kosmicznego. Ja osobiście wybrałem sobie ten kawałek sektora kosmicznego, który odpowiada za eksplorację jeszcze tej sfery ziemskiej, tudzież stratosfery. Przedmiotem mojej pracy inżynierskiej była właśnie misja stratosferyczna, którą wysłaliśmy w zeszłym roku z kosmodromu Esrange w Szwecji. No i praca, którą wykonałem nad tym projektem, głównie skupiała się nad projektem elektroniki i opis tej pracy, który potem zdałem jako praca inżynierska, został doceniony również przez Agencję Kosmiczną i tak zostałem laureatem nagrody. Ta stratosfera jest jednym z najsłabiej zbadanych miejsc, szczególnie pod kątem zamieszkania przez żywe organizmy. Wzięliście ją sobie na cel, wziął pan ją sobie na cel właśnie dlatego, że jest trudniej, że jest mało danych? Można byłoby tak powiedzieć, chociaż nie przypisywałbym sobie takiego tego, ponieważ jak zaczynałem, to nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Także dopiero ta fajność stratosfery gdzieś wynikła w trakcie mojej pracy. Ja po prostu dołączyłem do koła naukowego, ponieważ chciałem się czegoś nauczyć. Myślę, że tak jak każdy, wielu studentów i każda osoba na pewnym etapie swojego życia chce dowiedzieć się czegoś więcej. Ja akurat dołączyłem do koła naukowego SIMLE, gdzie były wykonywane misje balonów stratosferycznych i reszta to historia. Okazało się, że to jest bardzo fajny obszar nauki, który bardzo fajnie rozwijać. No bo ten projekt był projektem takim interdyscyplinarnym. Z jednej strony należało skonstruować platformę badawczą, przeprowadzić, pobrać próbki, przeprowadzić badania mikrobiologiczne. Która część pana najbardziej zafascynowała i która część znajdowała się w pana obszarze umiejętności, zainteresowań i wiedzy? Ja osobiście, kiedy dołączam do koła naukowego, myślałem, że nauczę się elektroniki, nauczę się mechaniki, jakichś takich prostych umiejętności, z którymi wiązałem swoją przyszłość. Niemniej jednak no, w trakcie realizacji tego projektu, tak jak pani zwróciła uwagę, ten interdyscyplinarny aspekt jest, no, jest czymś, czego nie przewidywałem. Także koordynacja wielu osób, pracy zespołowej, wielu dziedzin wiedzy, to było kluczem do sukcesu takiego projektu, w szczególności kiedy mówimy o sektorze kosmicznym, o eksploracji stratosfery, a nawet dalszego kosmosu. To też wiąże się z moją pracą inżynierską, a teraz nawet ze studiami magisterskimi, gdzie na jednym, tak jak pani wspomniała, na jednym semestrze poza Politechniką Gdańską studiuję w Wyższej Szkole Zawodowej w Bremie w Niemczech. Brema to też jest takie miasto, które jest jednym z większych ośrodków kosmicznych w Europie. I właśnie moje studia w tym mieście w szczególności skupiały się na tym interdyscyplinarnym aspekcie, tudzież inżynierii systemowej, czyli mniej więcej aspekcie, jak możemy połączyć wiele dziedzin wiedzy, wiele bardzo małych umiejętności, ale które możemy złożyć w większą misję. No pan rzeczywiście ma szerokie zainteresowania, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że celem misji Stardust było przechwycenie mikroorganizmów, podanie ich badań genetycznych i to jest jedna, badaniom genetycznym i to jest jedna część działalności. Z drugiej strony działa pan w zespołach, które konstruują rakiety do lotów, protezę do ręki, do druków 3D, czy autonomiczną łódź, która bada jakość wód portowych, to widać, że ten spektrum zainteresowań jest dość szerokie. Tutaj muszę zwrócić uwagę, to nie ja oczywiście pracuję nad tymi projektami. Ale cały zespół, tak. Dokładnie, szereg osób z koła naukowego SIMLE, którzy mamy naprawdę fantastyczne zespoły, które pracują nad bardzo skomplikowanymi projektami. To też świadczy o ich zainteresowaniach, tak? To jest kosmos, ale nie tylko. To są, szczególnie w Gdańsku, to są technologie morskie. No ale to, co jest wspólne pomiędzy tymi projektami, no to jest właśnie poziom skomplikowania tych projektów, jakieś takie szeroko zakrojone spektrum, które wymaga jakiegoś planowania, jakichś oczywiście środków,
spełniają, tworzą pewną komplikację, kiedy musimy je skonstruować. Tak. I dalej też to nie są jedyne aspekty, na których się skupiamy. Też te projekty wymagają pewnego rodzaju promocji bądź nakładów środków. I to też jest coś, czym się zajmujemy w kole naukowym. To też jest coś, co ja jako przyszły, mam nadzieję, inżynier systemowy będę musiał brać pod uwagę w swoich projektach. Jak pan widzi swoją przyszłość po studiach? Cóż, to jest pytanie, na które nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć. Tutaj myślę, że najszerzej, najlepiej to opisać w taki sposób, że ten sektor kosmiczny, w którym ja osobiście najbardziej wiążę ze swoją przyszłość, bardzo szybko się zmienia. I to, co na czym mi bardzo zależy, to odkryciu takich po prostu kluczowych momentów albo kluczowych obszarów rozwoju tego sektora, na przykład w Polsce, i po prostu dołączenie do tego, wsparcie, powiedzmy, tych aspektów, które ja uznam za stosowne. Także tu wiążę swoją przyszłość zarówno z przyszłością tego sektora, jak i polską, ale też nie tylko. Mam nadzieję na rozwijać się również międzynarodowo. Kiedy porównuje pan możliwości studiowania, możliwości naukowe, jakie oferuje uczelnia w Polsce, Politechnika Gdańska, i uczelnia w Remie, w której pan teraz się znajduje, jak wygląda to porównanie? Wiem, że to może być niedyplomatyczne pytanie. Powiem tak, kiedy wyjeżdżałem za granicę, posiadam takie wyobrażenie, że być może za granicą jest lepiej i to jest bardziej prestiżowe i w jakiś sposób spotkam coś, czego się nie spodziewam. Niemniej jednak to, co widzę zarówno na studiach, ale też w rozmowie z moimi kolegami, miałem też wiele kontaktów poza studiami, z innymi zespołami międzynarodowymi i tak dalej. To, co jest takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich wyjazdów i uczelni, to że problemy w dużej mierze są podobne u wszystkich. I to nie jest kolorowo. Są oczywiście wiele zespołów i wiele uczelni posiada swoje lepsze rozwiązania, jakieś fajniejsze rzeczy. Czasami jest to wyższe finansowanie, ale niekoniecznie. Niemniej jednak problemy wszyscy posiadamy takie same. I myślę, że to jest taka najlepsza lekcja, jaką otrzymałem, szczególnie ze studiów. Pochodzi pan z niewielkiego miasteczka, 40-tysięcznej Iławy Malowniczo położonej nad jeziorakiem. Dzięki komu, dzięki czemu jest pan tam, gdzie pan jest teraz? To jest dobre pytanie. Myślę, że całe życie otaczało mnie dużo ludzi, w szczególności rodzina, ale również znajomych, nauczycieli, którzy albo rozwijali moje pasje, albo przynajmniej mi w nich nie przeszkadzali. Czasami nie można się dużo spodziewać, w szczególności od małej miejscowości, jeżeli chodzi o wsparcie, tak? Nie miałem dostępu, miałem dostęp do dobrej edukacji, ale być może nie takiej, która rozwijałaby mnie w tych obszarach, które mnie interesują. Ale myślę, że kluczowym było to wieloletnie wsparcie i osób, które mnie otaczało. I potem, kiedy już poszedłem na studia, po prostu nie czułem się ograniczony w tym, co mogę robić. Tak? Nigdy nie zostały mi żadne drogi zamknięte przede mną. Także kiedy już byłem na studiach i zobaczyłem prawdziwy taki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, naukowy, zawodowy, no to po prostu skorzystałem z tego jak najbardziej tylko mogłem. Panie Marcinie, pięknie dziękuję w takim razie za rozmowę. Życzę kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnej nagrody, którą będzie pan odbierał i będzie pan mógł opowiedzieć o kolejnym etapie swojej kariery, która będzie się, jestem tego pewna, rozwijała przepięknie i znakomicie. Dziękuję serdecznie za miłe słowa. Do zobaczenia.